Siemaneczko, spotykamy się dzisiaj, aby podsumować wydawnictwo, jakim jest Makarenka, Makary, Wiotkarenka. Wiotkarenka Weekend odpowiadał za bity, ja za teksty. Płyta ukazała się 28 października, czyli tak jak planowaliśmy, koniec października, początek listopada. Mamy pół roku po premierze CD, 4,5 miesiąca po premierze cyfrowej, bo na Bandcampie, na Spotify'ach, na Tidalach płyta ukazała się 15 grudnia. Na wstępie chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy zakupili tą płytę, którzy mają ten krążek w swojej kolekcji. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze bardziej chciałem podziękować osobom, które zakupiły w pierwsze 3 dni od wytłoczenia tej płyty. To był bardzo pracowity okres. Urlop mi się kończył w piątek. Zadzwonili z wytwórni, że płyta będzie w środę, więc miałem 3 dni na sprzedaż tej płyty osobiście. Liczyłem na to, że płyta się wytłoczy trochę dni wcześniej, bo kończył mi się urlop. Nie liczyłem na to, że będę miał więcej czasu na sprzedaż tej płyty, ale premierę zapowiadaliśmy na 28, no i tak było. Pytacie się, ile się sprzedało tej płyty. W pierwsze trzy dni sprzedałem 216 kopii. Do tej pory się sprzedało plus minus drugie tyle. Dla jednych dużo, dla niektórych mało. Dla mnie jest ok. Wy jak tam uważacie? Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy zakupili tą płytę, i namówić do kupowania jej cały czas, bo cały czas jest dostępna w wersji fizycznej. W wersji fizycznej możecie pisać do mnie na maila makarysds@gmail.com albo w wersji fizycznej ją dostać w Bajglach na ulicy Bodzentyńskiej. Tam miałem info, że już są ostatnie sztuki, więc jeżeli by tam zabrakło, no to płyta jest jeszcze w Game Shopie na ulicy Sienkiewicza. Wydaje mi się, że z 10 sztuk 5 tam jeszcze zostało. Niedługo mam dostać info, to Wam napiszę na Instagramie, na Facebooku, ile tam sztuk jeszcze zostało. Jeżeli byście chcieli jeszcze wcześniejsze płytki sam dla siebie. Do remixtape z remixami, dwa kawałki tam były, Wdech i Wydech, Klimat Okolicznych Miejsc, wersja PL. Jeżeli by ktoś chciał, płyty są cały czas dostępne. Do remixtape są ostatnie sztuki. Zastanawiam się nad dotłoczeniem, no ale nie wiem. Dotłoczyliśmy sam dla siebie. Jest Makarenka. Ręka oczywiście cały czas dostępna, tak jak mówiłem, w Game Shopie, w Bajglach, Bajgle & Coffee. No i możecie pisać do mnie na maila w tej sprawie albo na fanpage'ach do mnie czy do Wiotkiej Ręki. Jeżeli ktoś jest mieszkający na Wyspach, słucha tego i chciałby płytkę, to chciałem jeszcze powiedzieć, że jak coś, możecie pisać do Wiotkiej Ręki. Wiotka Ręka tam ma jeszcze kilka sztuk, więc na pewno będzie Wam łatwiej i szybciej tę płytę uzyskać. Co do samej płytki, co do samego wydawnictwa, na płycie, jak już wiecie, jeżeli ktoś ma płytę, jest 19 pozycji plus jeden ukryty track. Na Bandcampie w wersji cyfrowej macie 19 utworów, już bez tego ukrytego. Tam na Spotify'ach jest chyba 17, z tego co pamiętam, bo było okrojone o intro.
o intro i o skita tego przed klimatem okolicznych miejsc. Nie ma jointa w parku. Nie palę, nie ma jointów. Także... co wam... A, miałem wam jeszcze, opowiedzieć o tych dwóch utworach, które są w trzech wersjach. No po prostu nie mogliśmy się zdecydować, które wrzucić na płytę. Wszystkie wersje, kogo się nie pytałem, czy sam nie wiedziałem i chciałem zasięgnąć opinii moich znajomych, przyjaciół. Pytałem się, która wersja najlepsza, którą dajemy na płytę i każdy mówił, że nie wie. Po prostu, że wszystkie wersje są zajebiste. No ja uważam tak samo. Tytuły zmieniliśmy nie, żeby po prostu szukać opinię publiczną, tylko żeby po pierwsze się YouTube nie czepiał, no bo jak już się pisze remix, no to nie dość, że już ludzie całkiem na to patrzą sam. Jak widzę, że coś jest remixem, to już tak do tego podchodzę całkiem inaczej. Wiem, jak ludzie podchodzą do remixów, wiem, jak YouTube podchodzi do remixów. Poza tym zmieniliśmy nazwy, żeby nie były zdublowane. Jak są zdublowane nazwy, to już są tam ratingi ucinane i zasięgi. Także podjąłem decyzję, żeby te utwory miały różne nazwy. Ale to nie są też, według mnie to nie są remiksy. Nie chciałbym umniejszać tym utworom, bo nie dość, że były do każdego bitu były osobno zarejestrowane wokale. To w każdym utworze, jak zauważyliście, coś tam jest innego, czymś się różnią te kawałki. Można by je nazwać remixami, ale zrobiliśmy tak, że każdy kawałeczek ma swoją nazwę, żeby łatwiej zapamiętać, żeby nie wpisywać coś tam remix, tylko każdy utwór, każdy z tych utworów ma swoją nazwę. O gościnkach wam wspominałem. Na płycie jest Polka, na płycie jest Pęku, Enero Faust, Jogas. Jogas również miksował całą płytę. Jogas robił skrecze. W dwóch utworach, w kawałku Echo jest również Frenci ze skreczami. W utworach Bo Ile Można i Outsider. Jest DJ Sadman. Zamknęliśmy się ze wszystkimi gościnkami w Kielcach, no może Świętokrzyskich. Topola pochodzi ze Starachowic. No, bardzo dużo czasu spędziła w Kielcach, więc można powiedzieć, że jest nasza kielecka. Ale żeby już trzymać się faktów, całą płytę ogarnęliśmy składem świętokrzyskim. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Jeżeli ktoś się zdecyduje kupić, no to tak jak wspomniałem, Bigland Coffee, Game Shop. Możecie pisać do nas na fanpage'ze albo na makary@gmail.com. Od razu mogę wam zdradzić, że szykujemy dwa nowe projekty z Krzychem, z Gepką Ręką, a.k.a. Weak Hand. Także będzie czego słuchać. Czekajcie na nowe rzeczy. Płytki do kupienia. W międzyczasie planujemy wrzucać, zanim robimy nowy album, planujemy wrzucać jeszcze sobie inne takie kawałeczki. Nie chcę na razie zdradzać do końca pomysłu, ale jeszcze w międzyczasie chciałem powrzucać na Spotify'e w wersji cyfrowej stare swoje płyty. Jest na co czekać, bo będą też niepublikowane utwory.
które nigdzie się jeszcze wcześniej nie pojawiły, albo wersje utworów, których jeszcze nie słyszeliście. Scyzoryk. Więc jest na co czekać. Będzie się działo. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za zakupienie płyty. Do usłyszenia, do zobaczenia, czekajcie na nowe produkcje. Pozdrawiam.